Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kruk. Chcę was zaprosić już w kolejnym odcinku Shadow Guns Legends. Oczywiście to jest ostatni odcinek, jaki nagrywałem w czasie eventu Halloween. Oczywiście trochę misji porobiłem. Ten albo jeszcze jeden będzie. Chociaż nie jestem pewien. Gdyż ja to nagrywam 7, czy dogrywam głos 7, a nagrałem to około 30. Więc lekki przeskok jest. Dobra. To co dzisiaj w planach, porobimy trochę misji i zobaczymy. Odezwa się, jak będzie coś ciekawego się działo na ekranie. Pewnie się zastanawiacie, czemu znowu jesteśmy w na punkcie startowym gry. Już wam mówię i wyjaśniam. Oczywiście wtedy mi się skraszowała lokobierka, gdyż coś tam mnie niechcący kliknęłem. Ale już wracam do wybierania sobie misji i grania dalej. Showtime. Oczywiście, dlatego tak to wyglądam, gdyż szukałem albo przeciwników, albo jakieś ukryte skrzynki, gdyż na niektórych arenach są poukrywane skrzynki z lootem. Oczywiście tutaj użyłem swojej jednej supermocy, gdyż zapomniałem wsadzić jednej z supermocy, którą sobie zakupiłem wcześniej. Powiem tak. Używając różnych broni pierwszych, czyli karabinów, strzelb lub SMG, wolę właśnie karabiny, gdyż one mają tak bardzo dobrze zbalansowany styl ognia. Po prostu je niż, nie wiem, strzelby jakieś albo coś w tym stylu innego. Nie wiem, myślę, że to już chyba wcześniej mówiłem. Chociaż nie jestem pewien. Zaraz się odezwę, jak będzie coś ciekawego do mówienia. Oczywiście idealną rzeczą do karabinu jest karabin maszynowy. Na przykład do strzelby jest bodajże idealne właśnie bazuka bądź snajperka, a do SMG właśnie najlepsza jest snajperka. Albo karabin maszynowy, jedno z dwóch. Zależy jak to woli. Ale tu impreza musiała być potężna, że aż chłop leży. No. Bring it on. Try harder. You want some more? Thank you.
we have here? Oczywiście teraz będę musiał, używając całego mojego arsenału, bronić tej kuli. Ale oczywiście to jest tylko pewien czas, nie do zabicia wszystkiego, co się rusza. I o tym właśnie mówię. Mimo, że strzelba ma o wiele większe obrażenia i według mnie o wiele szybciej strzela, to i tak wolę właśnie karabin maszynowy. A jak nie mam karabinu maszynowego, to chociaż SMG żeby był. Ponieważ strzelba, no niby tam ma lepsze obrażenia na blisko, ale wolę jak ma lekko większy dystans, że tak powiem. Oczywiście muszę zauważyć, że wszystkie nagrywane filmy przeze mnie, tak samo ten, bez wyjątku, są praktycznie na dwójkę nastawione, czyli na podwójne przyspieszenie. Ale nie zawsze tak jest. Oczywiście od razu po zakończeniu poprzedniej misji lecimy do następnej, w której oczywiście dostaniemy troszkę dobrych rzeczy. Oczywiście czasem się zdarza, że ja wezmę snajperkę przez przypadek, gdyż czasem mi się po prostu mylą ikonki broni. Na przykład jak widzę, że jest coś lepszego i przypadek sobie oczywiście wezmę, nie czytając wcześniej, to oczywiście mam potem zdziwienie, że patrzcie, mam snajperkę zamiast karabinu maszynowego.
Ale powiem tak, czasem się lepiej właśnie strzela z snajperki. Ale to już swoją drogą. Tu oczywiście trochę się zamyśliłem, ale po chwili już, jak możecie zauważyć, poleciałem do HQ, czy HB, czy HBO, czy inne O. Time to get my hands dirty. Who's next? You want some? Killing time. Tu oczywiście zmieniłem sobie z karabinu snajperskiego na karabinek maszynowy. Oczywiście, gdyż tak mi po prostu wygodniej. Get this shit out, man. What do we have here? Here comes a surprise. As if by magic, you know?
Oczywiście tutaj idę odebrać nowe misje, które będą mi przydatne w następnym odcinku, który będzie oczywiście zaraz. Oczywiście tutaj zacznę sobie sprzedawać niektóre rzeczy, gdyż one są mi niepotrzebne i też niepotrzebnie mi zabierają miejsce. Więc sprzedaję je, żeby dostać po prostu kwit. Oczywiście tutaj odebrałem sobie kryształek za ukończoną misję i tutaj właśnie sobie sprawdzam, co mogę wziąć, czego nie mogę. Oczywiście nie powiem, ta maska mnie kusiła, ale to będzie w późniejszym, możliwe, że później sobie ją kupię, ale nie powiem, że teraz, gdyż ta maska, którą mam aktualnie, mi się podoba. Here comes a surprise. I got the best gear this side of town. Okay, you got yourself a team. Mimo że te zbory naprawdę fajnie wyglądały, to i tak one są o wiele słabsze od moich. Dobra. Widzimy się zaraz. Cześć.